Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, dzisiaj, jak widać, będzie unboxing paczek z NGC. Mam już wypakowane z kartona. Tutaj dwie paczki, które nie należą do mnie. I jeszcze mam dwie swoje. Oczywiście te pokażę najpierw z prostego powodu. Pewnie osoby, które mi to wysłały, już są bardzo niecierpliwe, żeby to do nich wróciło. A zatem, moi kochani, zaczniemy od tej paczuszki mniejszej. A tak za chwilę się włączę, bo muszę opuścić ten statyw i no jest to problematyczne nagrywanie na stojąco. Także, moi kochani, zaraz do Was wracam. Dobra. Moi kochani, tutaj znajduje się chyba 6 monet, o ile pamiętam. Ktoś mnie pytał, jaki jest koszt gradingu. Jest to 22 euro plus koszty przesyłek oraz koszt formularza w wysokości 13 euro. Także zaczynamy, moi kochani, pokaz. Na pierwszy strzał od razu będę pokazywał noty. Troszeczkę to zbliżę. Mamy 5 groszy z roku 67. Jak widać, mamy MS67. Czekajcie, może troszeczkę światło sobie podniosę, o, żeby było mniej więcej widać. No jednak to będzie słabo. No ale MS67 jest to bardzo wysoka nota. Naprawdę super. Tutaj mamy teraz 10 groszy z 72 roku, MS66. Także bardzo, bardzo ładny egzemplarz. No, jest super. Teraz mamy, moi kochani, 2 złote z 77, MS67. Naprawdę wybitny egzemplarz. Bardzo ładnie zachowany MS67. Teraz mamy, moi kochani, Mikołaja Kopernika z 67 roku, 10 zł. Ponownie mamy MS67. Naprawdę piękny okaz. Ładnej złocistej patynie. Także MS67. Teraz mamy 100 zł z 85 roku, Przemysław II, MS66. Bardzo ładny egzemplarz. Te monety, co teraz tu Wam pokazuję z tego pudełka, nie są na sprzedaż. Przynajmniej mnie właściciel nie informował, że będzie to sprzedawał. No i tu mamy, moi kochani, 1000 zł z 83 roku. Jest to srebro Jan Paweł II, MS67. Bardzo ładny egzemplarz. Także to były monety od jednej osoby. Monety, moi kochani, jeśli oglądacie to, właściciele chcą być anonimowi. Monety wyślę w poniedziałek, gdyż mam naprawdę urwanie głowy, bo jak to się mówi, kuchnię robimy. Meble przyjechały, trzeba wszystko ustawiać. Teraz w tej paczce chyba znajdowało się 16 sztuk. Może się nie mylę. No i chyba tyle jest. Dobra, to polecimy teraz po kolei. Oj, trochę mi się przykleił ten taśma klejąca, dobra.
A więc, moi kochani, zaczynamy. Mamy 10 zł z 90, nie 10 zł, 10 groszy z 99 roku, MS67. Te monety, moi kochani, co teraz będę wam pokazywał, będą, tak jak mnie właściciel poinformował, będą na sprzedaż, będzie można je wylicytować na, moment, co to było, na WDA, na OneBit w październiku. Te monety będą dostępne i z poprzedniego filmu też tam jedne pokazywałem, więc powinno być więcej tych monet. I ponownie 10 groszy. Z 99 roku MS68 i moi kochani, jest to Top Pop. 68 jest najwyższą notą dla 10 groszówki. Naprawdę bardzo, bardzo piękny egzemplarz. Następnie mamy 50 groszy z 77 roku MS66. Bardzo ładny też egzemplarz. I wszystko teraz, co wam pokazuję, tak jak już powiedziałem, będzie do kupienia, do wylicytowania na OneBit w WDA. Teraz mamy 50 groszy 78 roku, no Mintmark MS65. I ponownie bardzo ładny egzemplarz. Dobra, film postaram się szybko zrobić. Tu mamy 50 groszy z 84, ponownie MS65. Piękne lustro zegarowe. Znaczy lustro. No dobrze, no mogę powiedzieć lustro mennicze. Ale MS65, dobra. Teraz mamy, moi kochani, 50 groszy ponownie z 84. Tylko że tutaj już mamy z dopiskiem Proof-like, czyli MS64PL. I to widać, że jest to Proof-like. Widzicie, jak się moneta odcina od tła. Bardzo ładny egzemplarz. Także, bo, jak już powtarzałem parokrotnie, jest to na sprzedaż. Można będzie wylicytować. Teraz mamy, moi kochani, złotówkę z 69 roku MS66. Rzadki rocznik. I ta moneta także będzie do kupienia, do wylicytowania. Bardzo piękne lustro. Nienaganne, można powiedzieć. 60 MS66, 1 zł z 69 roku. Teraz, moi kochani, złotówka z 81 MS65. Bardzo ładny egzemplarz. Dobra. MS65 dla złotówki. Teraz mamy monetę dwuzłotową z roku 60, MS65, tak zwane jagody, choć jagodami nie są. Naprawdę bardzo ładny egzemplarz ponownie. Super to wygląda. Teraz mamy 2 złote z 1970 roku MS65 z dopiskiem czubek siódemki, tak można tak to skomentować. MS65 jeszcze raz pokażę. Naprawdę bardzo ładne. 2 złote. Dobra. Teraz, moi kochani, przechodzimy do 5 złotówek.
Mamy 5-odrzutówkę z 76 MS64. Tutaj moneta troszeczkę taka przytłumiona tym, ja tego nie nazywam w sumie patyną, bardziej jest to taka śnieć na niej. Pewnie dlatego dostała tak niską notę, znaczy niską, jest to wysoka nota, tylko że widać, że tego lustra jest mało, przez to, że tutaj wygląda na zaśniedziałe. Może dlatego dostała tylko MS64, ale naprawdę bardzo ładny egzemplarz. Możliwe, że do ponownego gradingu. Teraz mamy, moi kochani, 5 zł z 81 roku MS65. Tu jest podobna historia, ale tego lustra już jest, jak widzę, więcej. Naprawdę dużo więcej. Mosiąc ma to właśnie do siebie, że lubi albo się zapatynować w taką brąz, albo po prostu zaśniedzieć. Ale naprawdę bardzo ładny egzemplarz. Ponownie 5 zł. Jest to moneta lustrzana z zestawu rocznikowego z 86 roku. 5 zł. Proof 67 Ultra Cameo. Naprawdę te lustrzane monety bardzo pięknie wyglądają. Proof 67 Ultra Cameo. Teraz, moi kochani, 5 zł z roku 94 MS66. Bardzo piękny egzemplarz. Porządzal już przypatynował. Naprawdę jest na czym oko zawieszać. I na to wychodzi, że moneta jest skręcona tak. Delikatna skrętka. Teraz mamy, moi kochani, Tadeusza Kościuszko, 10 zł z 70 roku, MS66. Bardzo urypliwa moneta w fajnej patynie. I tak jak już wspominałem, na WDA będzie ta moneta do kupienia. Ostatnia z monet. Ponownie moneta z zestawu rocznikowego z 86 roku, 100 zł. Władysław I Łokietek, Proof 69 Ultra Cameo i jest to najwyższa nota, choć nie jedyna dla tej monety. Naprawdę te lustrzane monety są super. Tak. I moi kochani, będzie to na tyle. Chciałem tutaj powitać nowego mojego wspierającego Bogdana. Dziękuję bardzo za wsparcie kanału oraz chciałbym zaprosić osoby, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału, a oglądają filmy, do subskrypcji. Nic to nie kosztuje, nie boli naciśnięcie przycisku subskrybuj. Także zapraszam osoby, które oglądają, a nie subskrybują, do subskrypcji, bo nadal was jest 60%. A obecnym moim subskrybentom dziękuję za komentarze, lajkowanie filmów, za to ogólnie, że jesteście, że oglądacie to, co nagrywam. No i dziękuję teraz moim 4 wspierających za wsparcie mojego kanału. Także, moi kochani, szybko było pokazane, może nie super, nie dokładnie. Nie umawialiśmy monet, więc po prostu no, czas mnie goni, a mam jeszcze sporo roboty. Także, moi kochani, jest to na tyle. Dziękuję za wizytę. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.